trochę spieprzyłem w sumie kolejność, bo nie... Trochę spieprzyłem kolejność w sumie, bo teraz ominąłem misję od Thorna. Auć. To bolało, moi drodzy. Dobra, nieważne. Okazuje się, że panią mechanik jest Kira, co pewnie większość osób się domyśliła. Można zobaczyć po głosie w sumie. No i oczywiście tutaj było powiedzenie, że Jack chce się za wszelką cenę dostać do pałacu barona. Kira oczywiście mówi, że musimy, że tak powiem, wygrać wyścigi różnych klas. I w zasadzie to tyle. No, pojawił się Crew, który chciał ten rubinowy klucz od Mara. No i teraz lecimy na nasz pierwszy wyścig. Dosłownie lecimy na Jack Team Racing. Jakkolwiek to brzmi. Chyba, no nie, wydaje mi się, że spieprzyłem kolejność, tak szczerze. Że nie powinienem tutaj jeszcze iść. No ale dobra, trudno, jak już tutaj przyszedłem, no to... Zacznijmy wyścig. Tutaj mieliśmy kontrolki, czyli kółko mamy turbo, a L1 i R1 możemy skakać. Bardzo proste kontrolki. I to jest wyścig klasy trzeciej, bo to leci od drugiej strony. I specjalnie zginąłem dlatego, że nie miałem turbo. Bo ja lubię tutaj skakać zawsze skrótem. I zawsze będę skakał skrótem. I radzę uważać, dlatego że nasze pojazdy również, w sensie nasz pojazd ma również, że tak powiem, swoją wytrzymałość, więc no radzę po prostu uważać. Jak widzicie, mamy w prawym górnym rogu licznik okrążeń, tak więc musimy pokonać 5 okrążeń, co nie będzie w sumie żadnym problemem. I tak, Errol, osoba, która jest odpowiedzialna za również aresztowanie Jacka, jest czempionem wyścigów. I co jest zabawne, i to jest takie w sumie bardzo zastanawiające, bo zobaczcie, Jack tak na dobrą sprawę jest kryminałem w Haven City, dlatego że jest on ścigany przez policję, czyli przez Crimson Guard. Jakim cudem oni zezwolili na to, żeby Jack się ścigał? Bo z tego co wiem, oni powinni normalnie teraz ścigać za to Jacka. Jakkolwiek to brzmi. Ale no spoko, nie będę tutaj kwestionował logiki Crimson Guardów, bo oni to w ogóle z logiką to mają naprawdę mało wspólnego, jeżeli mam być szczery. Po prostu jako policja to jest po prostu najbardziej chyba bezużyteczna policja, jaka kiedykolwiek mogła istnieć. I swoją drogą najbardziej nieodpowiedzialna policja, jeżeli mam być szczery. Tak, dokonałem niemożliwego. Dobra, edyt. Dobra, mamy ponownie czwarte okrążenie, więc zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Tak więc jestem z wami z powrotem, co mogliście przed chwilą w zasadzie usłyszeć. Szanuję bardzo muzykę w wyścigu klas trzeciej. Bo jak dla mnie to są wyścigi klasy trzeciej i chyba to są klasy trzeciej, dlatego że skoro Errol jest czempionem, no to jest raczej klasa pierwsza, a nie trzecia, więc no. Ale co ja tam mogę wiedzieć, ja pewnie tutaj popierdzieliłem, ale dla mnie to bardziej jest logiczne, bo w końcu wiecie, klasa pierwsza, no to raczej się kojarzy z takim typowym czempionem, a nie z kimś, kto nadawałby się na klasę trzecią, I guess. No teraz tylko trzeba uważać, żeby nie spierdzielić sobie swojego autka. When is this city gonna provide some challenge, huh? Hey, I watched your race today. You were pretty amazing out there. Oh, thanks. Kira, this is Ashlyn. She's just... Everyone knows who she is. And Kira's... A friend. A very good
friend. Thanks for helping out with that tanker, Jack. You saved a lot of lives. I'm not my father, you know. Ever since I was a little girl, I've looked down at the city streets from that ridiculous palace and imagined a better place. By the way, they're hunting for you. I'd watch out for Errol. I can't protect you from him. Whoa, she's a Betty! And she likes you, Jack! Not that I can account for her tastes. I bet you'd love to pin some medals on her chest, huh? What? What'd I say? What did you say, Jack? No i swoją drogą zaczynamy nowy wątek w Jacku dwójce, czyli po prostu Kira, która jest nie... Czy to będzie dobre określenie? Jest to nowy wątek w każdym razie Kiry, która jest emocjonalnie kurde fochającą się dziewczynką. Ponieważ tak, ona się obraziła, ponieważ Ashley kibicowała Jackowi, bo była nawet pod wrażeniem, że udało się Jackowi przejść wyścig. Bo jak widzicie, Kira i Ashley się doskonale znają. Oczywiście tam Ashley się już tłumaczyła, że to nie chodzi o jego... Nie chodzi o jej ojca oczywiście, czyli o Barona. Ale w każdym razie, no... Można tutaj śmiało powiedzieć, że... Ashley też w ogóle walnęła totalną głupotę, bo powiedziała, że... No, Jack, fajnie, że jedziesz, ale pamiętaj, że cię miasto tutaj ten... pamiętaj, że cię patrol tutaj dalej obserwuje i mogą cię w każdej chwili zaaresztować. To bardzo dziwne, ponieważ na trybunach można było zobaczyć też Crimson Guardów, którzy normalnie jakoś kibicowali. Jakoś dziwne jest to, że nie aresztują teraz Jacka, a mają do tego jak najbardziej prawo, biorąc pod uwagę, że widzą, że Jack teraz podróżuje po mieście, tak jak ja teraz jadę. A jak przechodziłem obok nich, przed jakby warsztatem Kiry, to jakoś żaden z nich nie chciał wyjąć kajdanek i aresztować. To bardzo dziwne, co nie? I want you boys to escort the kid over to Core at the power station. He promised to look out for the boy, and I'm just too busy to babysit right now. Oh, and take the kid's crocodog with you. No, isn't he sweet? So what's this kid's story? I found him just wandering the streets, but that amulet around his neck means he may just be the lost heir to the city. Take the kid and the mutt to the power station. Watch out for guard patrols and defend the kid at all costs. Oh, and if you happen to lose the crocodog... Hey, kid! Wait! Come back! We gotta protect him! No dobra, zaczynamy teraz jedną z najgorszych misji, jaka kiedykolwiek mogła się przytrafić w tej gierce. Eskortowanie młodego. Serio, to jest najgorsze, co mogło się w tej gierce pojawić. Nienawidzę tej misji. I to z całego serca jej nienawidzę. Nie lubiłem jej za dzieciaka. W sensie za czasów mojej takiej bardzo młodej młodości. I nienawidzę teraz. To jest najgorsza z możliwych misji. Nawet nie wiecie, ile kiedyś po prostu krwi straciłem przechodząc jakby tę misję. Tego nawet nie jest się słowami w stanie opisać. Najgorsza chyba misja chwilowo w Jacku dwójce, jeżeli chodzi o drugi akt gry. Po prostu musimy tutaj... wszystkich Crimson Guardów od razu cisnąć. Ponieważ oni się mogą nagle z dupy z tyłu pojawić i bierzmy to pod uwagę, dlatego że kiedyś, przynajmniej mi się zdarzyło tak, że Crimson Guard się nagle z dupy pojawił z tyłu i zaresztował dzieciaka. I teraz musimy dostać się do Power Station. Aha, i nie muszę chyba mówić o tym, że kiedy samochód wybuchnie, a będzie z nami Krokodok oraz dzieciak, to mission failed. Myślę, że nie muszę chyba o tym wspominać. I nie jest to zadanie od Torna, tylko jest to zadanie od młodego Seymosa. To też muszę tutaj nadmienić, ale myślę, że raczej się domyśliliście po tym, jak młody Seymos nas o to poprosił. A dlaczego musimy jechać do Power Station? Dlatego, że w Power Station czeka na nas Core.
Ale wydaje mi się, że tą misję za pierwszym razem nam się uda zaliczyć, więc bezproblemowo. Aha, i nie muszę wspominać, że ta misja nie ma checkpointów, tak więc jeżeli teraz dzieciak zostanie złapany, to no niestety, ale mission failed. Dawaj młody, Krokodok już idzie do góry, dawaj. No idźżesz. Ja tu się kurde tych Crimson Guardów muszę. O nie, o nie. Idź szybko, no idź. Ja tutaj ryzykuję swoje życie. Idźżesz. Let's get these two to core. Samus told us to bring the kid to you. Thank you. I'll be sure to keep him good. Oh, sweet. Interesting. That insufferable mutt never liked anyone but the boy before. I guess I'm just good with animals. I hope we have enough eco to keep the metalheads at bay. During my travels in the deep wasteland, I saw some of the bigger ones. Awesome creatures. We saw a big one coming out of a rift once. He was ugly! I have some valuable information for you. The Baron is conducting an excavation at the dig. He is still looking for that ridiculous tomb. Frankly, I don't believe it exists. Might as well go out there and disrupt his operation just in case. Knock down all the scaffolding at the site. That should set him back. Here is an air train pass to get you out there. Right, we'll check it out. Więc teraz musimy się dostać do pewnego pojazdu, który już jest niedaleko baru Hip Hog. Mogliście zobaczyć taki czerwony w sumie, który tam czekał na nas i nigdy nie mogliśmy do niego wejść. Ponieważ dostaliśmy teraz Security Pass, który pozwoli nam na dostęp, w sensie na wejście do tego pojazdu. Dlatego, że tutaj dostaliśmy misję teraz od Kora, która jest następująca. Musimy dostać się teraz do... Dig, czyli do nowej zupełnie lokacji. I tam będziemy musieli jedno miejsce ogarnąć, dlatego że tam jest pewna rzecz, którą Baron się interesuje. No i będziemy musieli to tak czy siak ogarnąć. Sorry za moje tutaj lekkie zakłopotania, ale tak mówię mniej więcej, tłumaczę to na swoje. Więc let's go! Powiem tak, bardzo mi się w ogóle podoba level design tej lokacji. No ale dobra, zadanie jest takie, że będziemy musieli przeciąć liny, które... Tak, tak, dobra, już sobie o tym przypomniałem, widzicie? Wystarczyło po prostu pojechać w sumie, polecieć w zasadzie do tego miejsca, żebym sobie przypomniał. Otóż za pomocą jetboardu, ponieważ tutaj jest misja jetboardowa, Musimy przeciąć liny, które podtrzymują tutaj wiertło. Kiedy zrobimy to, to wtedy będziemy mogli ewakuować się stąd, dlatego że no wiertło po prostu wbije się w ziemię, no i będzie wielka katastrofa. Zresztą tutaj nawet widzicie, że mamy aż 24 tutaj lin do przecięcia. Jest to misja, którą za dzieciaka nie lubiłem, ale teraz nie sprawia mi ona jakiegoś super problemu. W sensie na pewno będą jakieś fejle, to będzie na pewno, ale nie będzie to aż do takiego stopnia, żebym, nie wiem, się triggerował czy coś. I tutaj też będzie można zdobyć Precursor Orbe, ale niestety ja nie pamiętam dokładnie lokacji, więc będę mniej więcej z pamięci grał. I w ogóle to mi się podoba, tutaj ta lawa taka płynąca, nie?
Nie! Ale głupota! Ale to bucha głupota, nie? Ja pierdzielę, nie? Tego też nie skomentuję, bo to też w ogóle śmiech na sali był. No, powiedzmy, że o to mi chodziło, bo jednak nie przyciąłem wszystkich linek, ale no dobra, trudno się mówi. Pieprzeni Crimson Guardowie. Jezu, jak ja ich nienawidzę w tej misji, nie? Bo generalnie ta misja nie jest ciężka, nie? Do ogarnięcia, tylko chodzi o to, że oni się tak na ciebie ostro fokusują, że to jest przegięcie. To jest przegięcie pały, moim zdaniem. Sami się w ogóle też zabijają przez swoje, kurde, granaty. No i przy okazji tutaj głupota wleciała. Dobra, jest tutaj ta jedna linka, którą nie przeciąłem. I pozostałe 18. Musimy ich unikać za wszelką cenę, bo oni, kurde, tylko czekają, aż ja popełnię jakiś błąd. Dlatego najlepiej, kurde, udać się teraz do góry. Tu mamy w ogóle wyskocznię. Kurde, dawaj, Jack. Ale nie tędy. Jack. Ja pierdzielę, no to jest jakaś paranoja. Mówię, ta misja nie jest trudna, tylko kurde. Nienawidzę tutaj właśnie Crimson Guardów. Właśnie z tego powodu, że oni są tacy tutaj skubani. O, o, o! Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest! Mamy to! Mamy to! Co prawda ich nie zabiłem, ale no. Misja zaliczona. Wiertła już nie ma. Sprawdźmy w ogóle, czy tutaj są jakieś ten orby. Bo może coś serio przeoczyłem. Dobra, mamy tutaj amunicję do blastera uzupełnioną. Scattergun też jest cały. Cały i zdrowy. Dobra, możemy stąd iść. Chyba nie ma tutaj nic szczególnego. Żadnych orbów nie widzę. Zrobimy sobie eksplorację, jak tutaj drugi raz wrócimy. A póki co wychodzimy stąd. Nic tu po nas. Jak widzicie, w ogóle amunicja do Vulcan Fury jest bardzo rzadka. Praktycznie w ogóle jej nie ma. Rzadko kiedy jest w skrzynkach. Najczęściej jest do blastera i do scattergana, więc no. To jeszcze nie te czasy, kiedy Vulcan Fury, powiedzmy, coś znaczył w serii Jacka. Bo powiedzmy, że Vulcan Fury bardziej znaczy do Jacka trójki, ponieważ ma te upgrade'y właśnie. Zresztą każda broń ma upgrade'y. Opuszczamy te miejsce teraz. Ale tu ciemnica jest. What? Co tu się stało? Czyżby teren się nie załadował? What the fuck? Co to jest? Przepraszam bardzo.
Wiecie co, ja się chyba utopię. Okej. Nie rozumiem tego trochę. Naprawdę, to co się wydarzyło, to przychodzi ludzkie pojęcie. Czemu ja tak mam zawsze, jak ja gram kurde w Jacki? Przepraszam najmocniej. Jezu, jakie to jest głupie, nie? Dobra, gdzie są jakieś Crimson Guardowie, żeby mogli mnie zabić? Dawajcie, zabijcie mnie, no. Zabijcie mnie, proszę. Dziękuję. Ty, naprawdę, zbugowało mi się tutaj coś. Odbagujmy to teraz może. Tutaj jest wszystko pod kontrolą, co jest dziwne. I teraz z powrotem. Znowu to samo, kurde, co jest grane? Czy ja coś źle zrobiłem? Moi drodzy, coś się zbugowało i to mi się już kompletnie nie podoba. Jestem trochę tym przerażony. Nie powiem, że nie. Mam pewien pomysł, ja może wczytam grę. Może się odbaguje. 50% gry mamy. Okej. Okay. No dalej to samo. Moi drodzy, mimo że mamy połowę gry, to ja nie wiem co tutaj dalej zrobić, szczerze. Mamy misję od tego. Od Siga, więc. No so there I was. Toe to toe with five of the nastiest metalheads you ever saw. Slime oozing from monstrous jaws. Teeth sharper than daggers. Slowly, all ten of them surround me. But do I surrender? No!
I summon my highly trained killer instincts and pounce! Yah! Quah! Wah-ha! And when the dust cleared, there were 20 less metalheads in the world. Oh, Daxter, you're amazing. Yeah, I know. Scratch me there. Quite a story there, Golden Boy. I guess you're just the animal I need for another dangerous gig. Combat metalheads have now been spotted right here in Haven Forest. These new bad boys have special camouflage, so they're tough to spot. But I'm sure with your killer instincts, you'll manage. Go to the forest and take them all out. Be advised, I'm on foot. Mam nadzieję, że się teraz to odbugowało, błagam. Nie, to się nie odbugowało, no nie. Ej, no ja tak grać nie mogę, nie? Że to będzie mega ciężkie teraz grać w tę grę w taki sposób. Ale czemu to się tak zbugowało? Dobra, moi drodzy, wiecie, co ja wam powiem? W dużym skrócie wytłumaczę, o co chodziło w cutscence i będę kończył tę sesję, bo naprawdę to idzie w złą stronę. Daxter, jak to zwykle, on musiał się tutaj trochę popajacować, jeżeli chodzi o chwalenie się, że jaki on to, kurde, Gunsegal nie jest, że on tam przecież wszystkich ciśnie. I taka mała dla ciebie porada, Daxter. Nigdy takich historii nie mów przy Sigu, bo to się, jak widzisz, źle kończy. Ponieważ nasza misja, jaka teraz by była, to musielibyśmy polecieć z powrotem do Haven Forest w celu unicestwienia Metalheadów, ale tym się zajmiemy następnym razem, ponieważ poszło to w bardzo złą stronę i będę musiał teraz drugi save nadrabiać. No nic, to połowę gry mamy za sobą. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play i że jestem informatywny. No i jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, wbicia na grupę na fejsie, na Discorda, by utrzymywać ze mną kontakt, na fanpage na Facebooku. A żeby zaznaczyć dzwoneczek, to po prostu by być na bieżąco z tym wszystkim, co tutaj publikuję, jeżeli cię interesują inne serie poza Jackiem. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Ale dałem dupy. Ja pierdzielę.